Szymona. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania do Pani Dyrektor, proszę, bardzo bym prosiła teraz, z tego względu, że po przejściu całej instytucji pójdziemy do ratuszy. Więc jeżeli Państwo mają pytania, proszę sobie wyjąć porządek dzisiejszej posiedzenia połączonych komisji i właśnie pierwszy ten, który dotyczy zarówno problemów oświatowych naszej komisji, jak i problemów komisji budżetowej. Tu zaproponowałam, zaprosiłam Państwa tutaj, bo chciałam przedstawić Państwu, pokazać, unaocznić te warunki, w jakich my jako jednostka kultury funkcjonuje. I chciałam Państwu to zaprezentować, rzeczywiście unaocznić ten głęboki PRL, bo to tak trzeba nazwać, jaki tutaj funkcjonuje, gdy chodzi o wyposażenie. Mówimy o wyposażeniu sal, o sprzęcie, który jest stary i też generuje koszty, bo ciągle się psuje w związku z tym, że JOŚ się otworzył. Mamy tutaj darmowe próby, mnóstwo zespołów, mnóstwo młodzieży przychodzi do JOŚ-u na próby darmowe. Użyczamy tego sprzętu, tak? Bo oni sobie mogą przychodzić tutaj i grać na naszym sprzęcie, ale ten sprzęt jest stary. To są starocie, które zdezelowane wymagają ciągłej naprawy. Jako komisja byliśmy tutaj w odwiedzinach i najpierw za poprzedniego dyrektora i za poprzednią panią dyrektor. I nie ukrywam, że zawsze słyszymy, że tych pieniążków jest za mało i wiemy nawet, że, znaczy nawet biorąc pod uwagę, jak sobie tak na szybko, tak, widziałam wynagrodzenia osobowe za dany miesiąc, jak to pomoże przez 12, to my tak dajemy na te wynagrodzenia tych pracowników, a tak naprawdę na wszystko inne, jak musiałby sobie wypracować. Ale... Gdy patrzą na tę przeprowadzoną termomodernizację fachowcy, no to powiem szczerze, że się dziwią. Tu jest bardzo dużo, że tak powiem, niedoróbek, gdy chodzi o samo planowanie tej termomodernizacji, łącznie z hotelami, które Państwo doskonale znają. Bo hotele też nie chce, bo tak, nikt nie chce kupować miejsc od połowy sali do końca. A niewiele osób jest z takimi gabaretami jak ja. Dokładnie, panie burmistrzu. Tak, a najgorsze to mamy Polaków, jakby robić. Dokładnie, dzieciaki nie widzą. Dzieciaki stoją, po prostu dzieciaki stoją. Tylko mniej, nie? Tak dalej. Takie jest źle przemyślane. Ona jest zrobiona, ta termomodernizacja, ale jest. Sama ta kwestia projektu już była błędna. No i poza tym to, co zostało kupione. Czy do tej sali jakieś pytania? A będą? Nie, nie ma. Idziemy dalej. Bardzo proszę. Mieliśmy dodatkowe krzejniki tutaj przynosić, co też generuje koszty, bo w moim pozwoleniu się, no i chciałam, żeby się poprzeziębiały. Drzwi mamy tylko jedne, a chciałabym zrobić tutaj dodatkowe drzwi, które by zapobiegały temu przenoszeniu się zimna do wnętrza, bo jest potwornie zimno zimą. Usprawnienie też, natomiast jest bardzo zimno, bo to wszystko, to całe powietrze idzie trwająco. Podobno już była mierzona ta sytuacja, znaczy przychodził jakiś specjalista, który sprawdził, czy to jest świeże, czy to jest stare. Podobno jest stare. Ale trzeba zrobić. Tak, zdrawa się było, bo z tego, że tu są